Chciałbym, żebyście wiedzieli, że obwiniam tylko i wyłącznie Windowsa 11. Pomimo tego, że nawet z niego nie korzystam. Także jeszcze raz, żeby nie było, że się nie witałem. Cześć Sebastianie, cześć Samuraju, cześć Sylwia, cześć Piotrku, cześć Sylwik. Dobra, wydaje mi się, że teraz mogę spokojnie powtórzyć akcję z poprzedniej tej. Poprzedniej tury. Teraz git jest wszystko. Obwiniam Windowsa 11 głównie dlatego, że raz na jakiś czas mój Windows twierdzi, że ej, słuchaj, może chcesz Windowsa 11? Ja tak sobie myślę, no pracowałem trochę na Windowsie 11 i widzę, że nie jest to system, który mi odpowiada, więc no nie, podziękuję. Ale może jednak chcesz Windowsa 11? No nie, powiedziałem, że nie chcę. No, bo jak nie chcesz, to nie, jakoś przeboleję. Po czym wracam do tego. Wracam do mojego kochanego Windowsa 10. I wszystkie moje ustawienia dźwiękowe poszły się jebać. Na Discordzie raczej mam dokładnie to samo, że kompletnie mi resetuje ustawienia dźwiękowe i muszę z powrotem wszystko ustawiać. Nie mam zielonego pojęcia, czemu to tak działa. I najwyraźniej na Streamlabsach też i zawsze o tym zapominam. Dobra, Robin Goodfellow jest podatny tylko na wiatr, a wiatru chyba nie mam. Jeszcze raz, na co on był odporny? Light, dark... Earth. Dobra, czyli z ważniejszych rzeczy nie atakować go szalami Earth i będzie okej. Okay. Dobra. Jest to tak dziwne, że jeżeli przeciwnik jest inaczej, jeżeli mamy jakąś grupę przeciwników, to obszarowe zaklęcia działają tylko na jednego z nich. Nie, nie, nie. W sensie te ma coś tam, że działają tylko na jednego albo na jakąś grupę danego typu przeciwnika. Z bardziej przyjemnych rzeczy Mario Wonder jest takie dobre. Zastanawiałem się w sumie nad tym, czy może sobie nie kupić tego Wondera. Bo gdzieś tam w głowie siedzi, że w sumie fajnie by było zagrać w jakiegoś w jakiegoś 2D Mariana. Dawno tego nie robiłem. To co, kiedy streamujemy z powrotem Lost Leversy? Kiedy speedrunujemy Lost Leversy? Nie, nie zrobię tego sobie. Ani wam. Ale z drugiej strony tak chodzi. Jednocześnie to jest zabawne, bo tyle się nakurwiłem na tę grę. A z drugiej strony jakaś część mnie ma takie... A może... Słuchajcie, mamy jeszcze kolejne światy do przejścia. Nie przeszedłem całej gry. Więc może wypadałoby pokazać ją całą. potem... Nie, nie, ja nie jestem masochistą. Nie, przysięgam. To wcale nie tak. Gen masochisty jest dla mnie za silny. Boże. Czy mogę obrócić... Okej. Okay. Jakaś część mi zawsze odrobinę umiera w siodeczku, jeżeli kamera jest... niepoprawnie ustawiona względem mapy. Co do tego, czy Luigi... Z tego co kojarzę, to Lost Levels to pierwsza gra w serii, która ma rzeczywiście różne sterowanie dla Mariana i Luigi'ego. Zależnie od tego oczywiście, w którą wersję gramy. Więc to jest w sumie dość ciekawe. Że tam Luigi ma właśnie te bardziej takie... Tak, to nie polskie osoby. Ma więcej inercji, może w ten sposób, że wolniej się zatrzymuje, wyżej skacze, tego typu rzeczy. Takie typowe rzeczy, które są kojarzone z Luigi. W Super Mario World jest dokładnie to samo w wersji na Game Boy Advance'a. I trochę żałuję, że zwykły World tego nie miał, z tego co pamiętam. Dobra, na co są podatne agationy? Powiedzcie wy mnie. A, nie sprawdzę w ten sposób, a szkoda.
fajnie by było. Przynajmniej pokazuje mi, że na coś są, powiedzmy, odporne w razie czego, więc mogę w ten sposób sprawdzać. Na przykład tutaj, że na Maradzi są odporni jak taka, więc o tyle dobrze. Tutaj też nie robili 6, ale był speedrunny. Gdybyśmy mieli złotówkę za każdym razem, kiedy mowa jest o grze, której nie lubimy, a w którą gramy. O elu. O moim przechodzeniu X7 w ogóle nie będę wspominał, bo... Przechodziłem X7 więcej razy niż X8, pomimo tego, jak bardzo narzekam na X7. I mam wrażenie, że jakbym teraz poszedł do X8, to moja opinia mogłaby zauważalnie spaść, ale to inna sprawa. A w sumie zastanawiam się, czy to Tower Link Inferno było optymalne, teraz jak o tym myślę. Mario Wonder chyba powiedział właśnie takim moim backlogowi. Czy to nie jest tak, że Mario Wonder nie jest jakoś przesadnie długą grą? Gdzieś czytałem, że 100% to jest kwestia bardziej kilkunastu niż kilkudziesięciu godzin. Nie rzucajcie, proszę, tym razem ten. Pobijcie ich, takich należy. Ja za to, jeżeli chodzi o mój backlog, to w tej chwili jestem zakopany w salesach. Fakt, że trochę mnie kolci robić 100% z tej gier, na pewno mi nie pomaga, to źle wyjdzie, bo skończyły się ogry do bicia. O Jezu. Przy czym no... To też nie jest tak, że 100% salesów jest jakieś naprawdę straszliwe, uciążliwe i w ogóle. Nie chcę rzucać tego. I mam wrażenie, że powinienem przerwać autowalkę. Jedyny problem jest taki, że trzeba przechodzić G2 albo NG+, ale to też nie jest jakoś bardzo straszliwe. Nie oszukujmy się, bardzo dużo JRPG-ów ma jakieś tego typu rzeczy. Patrz chociażby zakończenia w Chrono Triggerze, gdzie... Zakładają, że robi się to rozsądnie, to nie da się zrobić wszystkich zakończeń w Chrono Triggerze za pierwszym przejściem. A jeżeli ktoś by próbował, to podejrzewam, że... To podejrzewam, że dużo więcej czasu by stać niż jakby normalnie podchodził do tego. Oni byli podatni, znaczy byli odporni na wiatr bodaj? Nie, odporni na ziemię, więc muszę odrobinę zweryfikować to, czego używam. Bo ktoś używał mamagny. Powinienem nie umrzeć, ale dla świętego spokoju sobie media rzucę. Nie, strasznie dziwnie się cały czas czuję, grając w personę, która nie jest jakoś specjalnie trudna. To jest takie... uczucie, że coś nie gra. Pomalenie z całą pewnością dokończę Disgaea 5 i ostatnio Neptunie. Disgaea zawsze mi się kojarzyła jako seria, która jest bardzo grindowata. Głównie dlatego, że jest tam od zajobu poziomów, które można bić. Coś w pokroju. O, to swój maksymalny poziom to 9999. Żeby nie było, nie grałem w żadną Disgaea, ja tylko mówię, z czym mi się kojarzy seria jako tako. Coś pierko. Wydaje mi się, że mogę auto strzelić. Maja, nawet jak użyję Medi, to nie będzie źle. A co do Neptunia? Pamiętam, że ostatnia, którą przechodziłem, to była... Nie MK2, tylko ta, która była potem. O, maksymalna ranga, nice. Teraz nie pamiętam, to było Victory chyba? Przy czym też w Neptunie są dla mnie strasznie takie grindowate. I są to zdecydowanie gry na zasadzie będę je przechodził dla
warstwy komediowej, a nie dla gameplayu czy fabuły, o tak powiem. Bo ani fabularnie, ani gameplayowo nie są to jakieś wybitne serie, moim zdaniem. O klasycznej Neptunii na PS3 w ogóle nie będę się wypowiadał. Miałem przyjemność zagrać w Neptunię na PS3. Tą oryginalną, nie zremake'owaną. Było to jedno z doświadczeń, które przeżyłem w swoim życiu. I więcej nie powiem, żeby nie kalać tego streama jakimiś niepoprawnymi wydarzeniami. A co, jeżeli oglądają ci dzieci? A nie, czekaj. Oto. Fajnie mieć ładnie zapamiętane komendy na tę grę akurat. Okej, poza tą medią. Cześć, Wiki. Jakaś część mnie się zastanawia, czy może jednak nie wrócić do rekrutowania, ale... Ech, znaczy rekrutowania, wiesz o co chodzi. Do negocjacji. Ale ech. Ja spokojnie, nie ma problemu. Sam bardzo często mamy Steam tle, więc nie ma absolutnie żadnego problemu. Oryginalne persony wyzwanie. Nie wiem, póki co... Robimy oryginalne persony, to prawda, ale powiedzieć, że mamy wyzwanie, to byłoby spore nadużycie. Wiedzą, a ja jedyne co dostaję to Agility, I swear. Dziwnie, strasznie. Dobra, zróbmy to tak. Tu wejdziemy, tu są cztery kratki. Tak, tu tak i już więcej nie musimy wchodzić, więc się wyleczę. Omni Dimension, to był ten instant kill chyba śmieszny, ta instant kill, który będzie bardzo intensywnie nie wchodził. Znaczy właśnie, szczerze mówiąc, wolałbym chyba, żeby była rekrutacja taka sensu stricte, a nie to, co jest tutaj. W zeszłą sobotę persony nie było, bo byłem na koncercie w Civicie. Więc siłą rzeczy no nie mogło nawet być. Jaka jest szansa, że on i tym mężczyzn zadziała na Agathiona i dlaczego żadna? Znaczy domyślam się, jaka jest odpowiedź, ale sprawdzić nie przeszkodzi. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że... Nie podszedłem tego koncertu tak emocjonalnie, jak koledzy, z którymi byłem, ale jednocześnie przez zdecydowaną większość czasu siedziałem wgnieciony w fotel, bardziej na zasadzie takie wow. Skłamałbym twierdząc, że nie było dosłownie nic, co mi się nie spodobało, ale to był dosłownie jeden wyjątek od reguły. A tak, to podejrzewam, że Sevik też jeszcze swoje opowie na ten temat. I będzie miał dużo więcej do powiedzenia. To Agathiony mi uciekają z walki. To interesujące. Kadrowe zdjęcia. Doskonale. Ja niestety mam teraz ten problem, że nawet na streamach za bardzo nie mogę być, bo jestem na drugiej zmianie. To po pierwsze, po drugie jestem w biurze, więc nawet jakbym chciał, to po prostu nie mogę fizycznie być na tych streamach. Mogę to najwyżej sobie potem, jak wrócę, to nadabiać, ale... Powiem tak, czuję się trochę w tej chwili zrobiony w ciula, jeżeli chodzi o komunikację. W czwartek, jak wracałem z roboty z tej drugiej zmiany, to autobus, w którym się przysiadam, mi zwyczajnie odjechał i musiałem dość długo stać na dworcu, albo zamawiać taryfę. I nie jestem pewien, która opcja jest gorsza, szczerze mówiąc. Obie są równie chujowe, bo za taryfę zapłacę odpowiednio dużo, a stojąc na dworcu podczas ulewy i dość niskich temperatur,
Ale wyziębię się. I nie będę kłamał, wrzuciłem kompletnie wyziębiony do domu. Mogę tak, żeby nie było, ja ten... Nie robię teraz walk na turbo, ale jeżeli uważacie, że walki są na tyle nudne i tak dalej, że można je turbować, to dajcie znać, po prostu to będę spokojnie ten... leciał w turbo. Pogrywam sobie w Personie 4, znaczy mieć zgranie 1 PvP event team, czy FP'ć każdego porówno? To jest kwestia preferencji tak naprawdę. Nie ma w Personie moim zdaniem czegoś takiego, że nie da się czegoś zrobić. O mój święty Boże. Chyba was popierdoliło. Ja pierdolę. Nie mogę z tu cisną pomocy. Na chwilę mi Steam walio, czy tylko Sebastianowi, czy we wszystkim, tak żeby nie było. Bo ja absolutnie nie wykluczam, że dzisiaj jest dzień problemów technicznych i wszystko wybucha. Minie, okej, okay, czyli wyjątkowo problem nie jest po mojej stronie, cieszę się. Czy ja będę miał miejsce, w którym się wyleczę, czy jestem już zatruty do końca swojego życia? To wracając do myśli, którą rzuciłem, moim zdaniem nie ma tak, że jest jakaś silna potrzeba, żeby mieć osobne teamy, więc niedobrze można mieć ten cały czas ten sam. Jeżeli masz jakiś nakręci, można nie tyle, że ci zależy, tylko jakiś, którym ci się wygodnie gra. Muzyczny i koszkówka. To brzmi jak lepsze wybory, znaczy to? Czekaj. A, zresztą, niech będzie. Chyba nie zrzuci się negatywny manager. W Goldenie w sumie jako tako nie ma postaci, które... są jakoś tak bardzo nieużywalne w przeciwieństwie do oryginału, gdzie używanie Nao to było absolutnie okropne. A propos spoilerów, hej? Don't mind me? Coś tam, moi widzowie na pewno oglądają moją serię, więc wszystko wiedzą o Personie. Hehe. Bąk. Auto. Wydaje mi się, że mogę jeszcze raz powtórzyć. Ja cały czas jestem zły o to, że zabrakło mi dosłownie jednego dnia, żeby mieć przy pierwszym ranie wszystkie social linki na Steamie. I to dosłownie tak, że gdybym pomyślał o tym, to bym je miał, a nie na zasadzie, że błagam, to nie pójdzie wegetarianem, okej. I to dosłownie tak, że gdybym pomyślał, to bym mógł to zrobić, a nie, że... źle coś wcześniej zrobiłem i to już było niewykonalne, tak? Tylko gdybym wiedział, to bym... kurwa, nie zdążyłem. Kiedy pierwszy raz grasz w jakąś grę, to obchodzi się fabuła, przy tym nie skupujesz pewnie po prostu wszystko, żeby wejść w akcję. Też zależy. Persona na przykład ma na tyle dużo jakichś różnych opcji, że moim zdaniem na spokojnie można przy drugim przejściu też dużo zrobić, bo jakieś alternatywne social linki, na przykład coś ten deseń. Zio, chyba zio. Kryarkany zabrakło... jak ona miała... Jester czy Hunger?
tej nowej goldenowej. Która nie jest tą pseudo waifu. Którą absolutnie wszyscy hejtą. Przegam, Mari to musi być chyba najbardziej nienawidzona postać w dodanych personach, jakie istnieją. Przestańcie mnie truć, Jezu. Błagam, powiedz, że ta tucizna kiedyś zejdzie. Czemu? Bo... Ale ja powiem szczerze, ja jej aż tak bardzo nie hejcę jak wszyscy. Trochę rozumiem czemu, bo jest taka trochę wciśnięta na siłę, miejscami to widać. Nigdy nie zrozumiałem pociągu do Sundera. Mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, które w jakichś fikcyjnych dziełach jakoś tak wyglądają w miarę uroczo. A gdybym spotkał się z kimś takim w prawdziwym życiu, to było takie, oje, zaraz, to jest irytująca osoba. Ulala. Nie jestem pewien, czy mam medię w sumie. Chyba nie mam medię wbitej. Pożałuję tego teraz. Nieważne, mam medię. Coś mi ominęło. Czemu? A, wiem, bo tylko połowa tych, połowa postać się ruszała. Na autobalce. Już czaję, już czaję. Już wszystko okej. Okay. Ja grałem z jakiegoś powodu hype'a na kiot. I mean, tak, akurat jestem w stanie absolutnie zrozumieć. Udacze rzecz, co udacze? Czy jakoś tak? Tawanek Inferno? Naaa. Sundera jest po prostu niemiła i agresywna. Ale to nie... To nie tak, że chcę być niemiły i agresywny. Po prostu nie umiem dobrze wyrazić swoich emocji, bybaka. Znaczy, wydaje mi się, że trochę ludzie lubią takie postaci za to, że jest taka różnica pomiędzy tym, co przejawia, a tym, co naprawdę sądzi. I z jakiegoś powodu to jest uznawane za taką pozytywną rzecz do odbioru, tak powiem. Ja na pewno nie hejcę Sundera tak z definicji, to bardziej na zasadzie, jeżeli jakaś postać mnie irytuje, a nie z samego archetypu. Przyjmiem. W Personę właśnie nie da przegrać. Spokojnie, mówię to tak, bo jeszcze nie trafiłem na aż szło poziom trudności. Jest bardziej różnorodniejszy element, jak się nazywa? To na pewno. Ginko nauczyło się Medi, nice. To też niektórzy sobie cenią właśnie jakąś taką zwyczajność, normalność względem czegoś aż tak, powiedzmy, ekstremalnego. No i mówię, też mi się wydaje, że to jest jedna z tych rzeczy, które lepiej wyglądają, jeżeli nie dotyczą nas bezpośrednio, tak? Bo absolutnie jestem w stanie wierzyć, że gdyby ktoś wobec mnie był taki tego typu, to nie widziałbym sam osobiście tej dobrej strony, a widziałbym tą niemiło obsyskliwą, o tak powiem.
i pewnie dlatego sam bym się zraził. A z drugiej strony, jeżeli widzimy to z perspektywy jakiejś trzeciej osoby, no to wiadomo, że jest zupełnie inne patrzenie na to. Jest fajne do wydarzenia, oj tak, przerzeźnianie ludzi jest bardzo fajne. Do czasu. Ja przysięgam, te walki napadają idą za wolno. I'm sorry. Nie chciałem z początku tego robić, ale te walki napadają idą za wolno. A też nie mogę powiedzieć, że dzieje się w nich cokolwiek, co wymaga mojej uwagi, okej? Jeżeli zaczną pojawiać się walki, gdzie rzeczywiście muszę coś konkretnie robić, albo jakoś uważać na to, co robię, to wtedy zacznę je robić normalnie. Przyjmijmy taką opcję. A dopóki mamy walki, które dosłownie można dać dwulatkowi i on wciskają przyciski i wygra, to będę je próbował. Auto. Ona przynajmniej nie będzie się darła. Gdybym spotkał kudery po dzień życiu, to nie mielibyśmy ze sobą absolutnie żadnego kontaktu. Proste. Też wydaje mi się, że to jest przynajmniej po części różnica kulturowa. Wynikająca z tego, że w Japonii jest coś takiego, że jest znaczna różnica między tym, co myślimy, a tym, co pokazujemy. Kudę, to ta zimna. Taka zimna to może to określenie, obojętna moim zdaniem bardziej pasuje. Przestańcie mnie czarmować, dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Hello. Jestem bardzo najedzony, tak wam powiem. Zardzo, ja akurat zazwyczaj po streamach sobie robię. O, więcej pola. Ja jadłem obiad. A to przepraszam. Cześć wszystkim, cześć chat. Nie, ja zdecydowanie, jeżeli chodzi o obiady, to jestem bardziej pola jakaś 14-15 zazwyczaj. Nie wiem, ja jem śniadanie 10-11 i potem nie robię się jakoś głodny długo. Aha. Nie, dla mnie śniadanie jest zazwyczaj, jak tylko mogę, to zazwyczaj sprowadza się do tego, że i tak muszę poczekać na tabletki. Co robimy? Jaki jest game state? Prowadzimy bardzo intensywne turbowalki. A jeżeli masz na myśli fabularnie, o czym mogliśmy zapomnieć przez te dwa tygodnie i przez to, że zwiedzamy cały czas szary bury dungeon, to jesteśmy w schronie przeciwbombowym, z którego podobno nie ma wyjścia. Plotka głosi, że nie ma z niego wyjścia, ej? No dosłownie, plotki głoszą, że jeżeli ktoś do niego wejdzie, to już nie wyjdzie. Jaki jest plan drużyny, żeby to odwrócić? Plan jest taki, że weszli tutaj, żeby znaleźć... Znaczy generalnie, tak dokładniej wyjaśniając, co tu się zadziało, to szukaliśmy przewodniczącego samorządu w szkoły Aikichiego. Wszyscy tam mówili, że on będzie tutaj, weszliśmy tutaj, okazało się, że był tutaj tylko jakiś tam jego radioodbiornik i aha, daliście się złapać i teraz jesteście tu uwięzieni. No i przez to musimy znaleźć jakąś drogę wyjścia z tego stanu. Okej. Okay. Koncern Kinga pobijanską jedną po prostu metodę nazywa się Skundar Skarze i dobre RNG. I mean, dobre RNG to jest praktycznie 100% walki z Konterian Kingiem. O, wszędzie nie wiedziałem, że jesteś bossem w Personie 4. I know, right? Czekałem tylko, aż rzucisz tym żartem. Ta, ja mam wrażenie, że też czekałem, aż go powiem, bo... Jak... Zobaczyłem pierwszy raz nazwę tego bossa, to... Joke sam się nasuwa. Okej, tego się trochę boję. Bo z tego co pamiętam, to ostatnio jak próbowałem walczyć z tymi zombiakami, to wybuchł mi na twarz. Za jakiś cały moje HP.
Więc może tym razem spróbuję tego nie dać. Zobaczymy. Ja sobie będę w tle rozgrywał Tekkena, dopóki się nie zdenerwuje i nie stwierdzę, że Klonoa jest lepszym playem. Ja dzisiaj mam nie najlepszy dzień. W sensie jest okej, okay, tylko ja bardzo szybko ulegam zasoleniu. Biorąc pod uwagę to wcześniej robiliśmy dzisiaj, to absolutnie ci się nie dziwię. A biorąc pod uwagę, co jeszcze wcześniej robiliśmy przed tym, co robiliśmy? A raczej tym, co robiliśmy w czasie, kiedy to robiliśmy. Lubisz mieć zero obrażeń? Cześć, co? W swoim zespole pięcioosobowym? Aaaaaa! Jak mogłeś o tym zapomnieć? Nie byłem pewien, do czego się odnosisz, po co? Aha. Nie, oglądaliśmy dzisiaj LoL'a i byłem bardzo stiltowany. Jep. Nasze wspaniałe europejskie zespoły nie potrafią... Nawet nie nic. Nie potrafią strategię przed ego. No to prawda. Bo nie mogę powiedzieć, że nie potrafią grać w grę. Mhm. Ale niestety, same. Ale mój święty Boże. Ich przygotowanie było absolutnie okropne. Okej, zobaczmy, może te drzwi gdzieś nas zaprowadzą. Okej, tutaj przynajmniej woda nie kapie, więc jesteśmy już w domu. Lećmy dalej. Jak duży jest ten... O Boże, ja tu byłem? Nie podoba mi się to. Pętla! Nieskończona! No mi to dosłownie na to się donosi. Holy shit. Musisz wejść w dobrą rurę, jak w Mario. To co, odpalamy na slabersa? Czemu mnie kolci, żeby odpalić Lost Levelsy? Czemu ja jestem takim jebanym masochistą? Nie wiem. Ktoś powinien mnie ratować przed samym sobą. Jestem walki jak Final Fantasy. Cześć, Mr. Gościu. Wywaliło... Cześć, Mr. Gościu. Wywaliło mi prąd. Jesus. Współczuję. Ah, shit. Finalna fantazja. Nie, dalej, nie zapomnę długo tego Rysława, który ten stwierdził, że przetłumaczy Final Symphony dosłownie. Finalna symfonia? Tak. Bless him, fucking bless him, bo on jest... Z tego co wiem, to on jest całkiem spoko polskim content creatorem. To był piękny moment koncertu. Tatsuya nauczył się DI, to prawda. O. Bullsack. To jest takie... To był piękny moment koncertu. Masz na myśli, że koncert ogólnie był piękny? O, tak, tak, tak. Jest te loadingi. No i gdybym grał w wersję PSX-ową, to pewnie byłoby jeszcze gorzej. Na szczęście to nie jest wersja PSX-owa. Ogólnie mam wrażenie, że jeżeli miałeś jakieś RPG na PSX-ie, to one miały straszne problemy z loadingami. Wydaje mi się, że nawet te starsze jakieś porty miały ten problem. No właśnie... Dziwnego, biorąc pod uwagę, że wiesz, przechodzimy z technologii kartridżowej na płyty. Mhm. Nie, no po prostu mi się z automatu będą kojarzyć, jak one się nazywają, Chronic Gery, Finale. Gdzie one? Fiskalna symfonia! Co za bankę! Oh my. Idę to zaraz zeskrinować na ten. No właśnie, na właśnie inne bangery. Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba musisz przekazać Shinowi. Tak. Zawodową symfonię. Nie wiedziałem, że padasz pracą w Filharmonii. Nice. That's based. Znaczy, domyślam się, co miało być przekazane, ale staram się w tym przypadku być bardziej optymistyczny i maję sobie, że nie chodzi o to, że moim jedynym zawodem jest ten, jaki sprawiłem swoim rodzicom. Uff. Okej, czyli teraz przeszliśmy tu. O, diamet. Tu już byliśmy. A, dobra. Czemu obracasz mi kamerę? Przestań obracać mi kamerę.
Muszę znaleźć jakieś miejsce, w którym jeszcze nie byłem. Będę wasza tata dorasta z zawodowego. A to wspominałeś, to kojarzę. Jak szybko ktoś mi wybuchnie na twarz? Wiedziałem. I swear. A ja z drugiej strony, jeżeli chcesz na spojrzeć optymistycznie, po tym jak Maja umarła i wstała po walce, nie jest już zatruta. Nice. Było warto. Totalnie. Wniosek, jeżeli chcesz się wyleczyć z zatrucia, musisz umrzeć. W Dark Soulsach też to tak działa, by the way. Nie mogę zaprzeczyć. Nie, w Dark Soulsach najlepszą metodą na jakikolwiek problemy, najlepszą metodą jest być zinwajdowanym. Oh fuck, hell no. Jesteś inwajdowany i odechciewać się grać, tego? Ha, ha, ha. No, otóż to. Otóż to. Po poziomie. Wiemy, jakiego statusu zostają po śmierci. Dobre pytanie. Nic mi tak na szybko do głowy nie przychodzi. Tak, to jest dobre pytanie. Tak, po śmierci ten sosik to... No właśnie, no zombie, tak? Nie liczę też raczej rzeczy typu, że na przykład ktoś się wysyła do Shadow Realmu i przy okazji ci trzeba całą manę. I nawet jak wrócisz, to nie masz tej many poza Ventusy. O Boże, ktoś chce ze mną gadać, najgorzej. A gdybym był zwierzęciem, to byłbym jebanym leniem. Yep, nigdy nie byłem tak zawiedziony. O mnie hejci. Ja chcę go po... Czemu nie mogę go pobić? Spróbuj jakoś tak epicko spierdolić tę rozmowę, to wtedy będziesz mógł go pobić. Okej. Okay. Zabij mu spojrzenie w pierdolu. Yep, S. Nie, ale moje tak myślę i nic mi nie przychodzi do głowy. Zastanawiam się, czy któreś finale nie miały rzeczy typu miód zostający po śmierci, ale to też nie jestem pewien. Aha. Czej. Nie, no tutaj już byłem. I tam mnie zapętli z powrotem. Chyba. Może oni mi coś mądrego powiedzą. To jest takie irytujące, że jeśli tam zostajemy, to skopiłem motyłek. Nie mogę to umrzeć, co pomyślą mnie miliony moich fanów. Twoje miliony, co? Chodzimy w kółko. Owszem, chodzimy w kółko i mi się to nie podoba. Bo zgaduję, że nie mogę w tę stronę wejść. No. Tak, w sumie znam jedną grę, którą można nazwać japońskim RPG-iem, której status zostaje po śmierci. Dark Souls 1. Co tam zostaje po śmierci? Hollowing? Curse. Bo przypomina, że masz pół HP po tym gównie. To w Dark Souls 2! Nie, w jedynce. W dwójce też coś się robiło z Curse'em, wiesz? Znaczy... Wydaje mi się, że w dwójce to działało tak, że Kerr ci po prostu nakładał stack Hollowingu. A w jedynce, jeżeli z jakoś od Batyishów, to miałeś z automatu połowę HP. I mogłeś to wyleczyć tylko albo u konkretnych... Czekaj, bo jestem... Rzeskuję, tak? Czy mi się wydaje? Yep. Okej, okay, już wystaję. Już odpalam actually normalną walkę, bo widzę, że oni... Nulują fire, co jest bardzo nieefektywne. Stąd mi ta chwila wysiada. Owiniam pogodę? To jest zawsze dobra odpowiedź. Co ciekawe, w Warszawie dzisiaj jakieś 15 stopni. Fajnie masz. U mnie było jakieś 7 czy 8 i w dodatku... Nawet nie mogę powiedzieć, że pada, bo nie pada, ale wilgoć jest w powietrzu dosłownie.
I nie jestem pewien, czy to jest gorsze, czy lepsze. Dobra, to i tak nic nie zajesz tym Magic, więc po co atakuj. Byłem na spacerze przed streamem i dosłownie czułem się, jakbym szedł przez wodę. To jest takie irytujące uczucie. Dobra, gdzie jeszcze mogę być? Coś mi majstrują. Ale może być po prostu efekt majstrowania, I guess. Czekaj, nie mam medii rzuconej. Nie podoba mi się to. Czas to naprawić. To co, idziemy zaraz się przekonać, który poziom można bić w jednym z pierwszych dungeonów w grze. Jestem na dobrej drodze. Zwłaszcza patrząc na to, jak świetnie mi idzie chodzenie po tym wspaniałym schronie. Przestańcie mi obracać mapę. Racja, Jezu. Chyba wiem, w czym jest problem. Tak? Zapominam, że tutaj mogą być przejścia, które nie są zaznaczone na mapie. Widzisz. To faktycznie brzmi całkiem problematycznie. Więc będę musiał jednak trochę poobracać kamerę, I guess. Nie, bo teraz przyszedłem akurat obok tego, obok Springa i miałem takie, wait a minute. Przecież to jest coś, co może actually być rzeczą. Ale tak się powiem, że absolutnie nie wyobrażam sobie, żebym miał teraz na przykład... Dobra, tu są tylko skrzynki niestety, żebym miał przechowić taką personę bez regenerującej się many to walkę. A tu masz dobrze. Yep. Okej, to był... Encounter ze skrzynki, na to wychodzi. Czym ty jesteś? Tengu. Ale taki Tengu bez nazwy? Tak się da? To nielegalne. Ani Kopa Tengu, ani Kurama Tengu, ani Karasu Tengu. Ja nie wiem. Widać, że jakieś wczesne persony jeszcze. Magna... Flame Cut... I zobaczmy. Ciekawe w sumie, czy to będzie jakiś pseudo boss, czy tam mini boss, czy po prostu losowe demonidło. Tęgu nie mam, proszę nie wspominać mi o MM8. Nie chcę pamiętać o tym, że ta gra istnieje. Nie no, to mogło być zawsze Rock One and Forte nawiązanie. O także ty nie chcesz pamiętać, że istnieje. Trochę tak, a trochę mi przeszło. Dobra, czy jeszcze raz? Czy mogę cię przeanalizować? Nie mogę. Myślałem, że może zapamiętam i to, co robiłem. Czyli tak. Dio chyba było okej. Buffu było mniej okej z tego, co pamiętam. Czy Aqua było mniej okej? Spróbuję za nie jeszcze. Magna i Flame. Jeszcze raz. Ogólnie bardzo mało dostaję, ale to już inna sprawa. Może powinienem Fusion Spellami go pobić bardziej niż atakami. Ale zobaczymy. Może nie jest na tyle wytrzymałe, żeby to stanowiło różnicę. Boże. Ej, Kichi, zacznij zadawać obrażenia, proszę. Nah. Okej, nieważne. Nie ma takiej potrzeby. Coś ciekawego w tej skrzynce? Już sprawdziłem, co tu jest. Well, da. Karta Dolminy. Nie, żebym planował kogokolwiek usypiać, ale niech będzie. Okej, czyli tu więcej istnieje poza karteczkami.
Wajmie to, że widzę, że coś tutaj jest. A jednocześnie nie mam tam mapy. Czy to znaczy, że tutaj... Nie mam tam mapy, czy mam tam mapę? Szkoda jakiejś tej grze, to APRS to mogę zerknąć za chwilę. Wydaje mi się, że tak, ale... Nie jestem pewien. Item. Yep. Full HP dla jednej osoby. Malakwa. Mamakna. I Malachi. Let's go. No nie zauważyłem do tej pory, żeby było coś po kroju, że dostajesz mniej expa za bicie przeciwników na niższych, wyższych poziomach, więc możliwe, że rzeczywiście dałoby się tutaj wygrindować jakoś nierozsądne poziomy, jak na etap gry, w którym jestem. Nie żeby ta gra tego wymagała, ale... Zobaczę i tak, tutaj nie widzę więcej żadnych przejść dodatkowych. Jestem taka zmęczona, nie ma stąd wyjścia. Lisa, czy masz lusterko? Ekiczy wspominał plotkę, że jedna osoba, której się udało wyjść, miała sobą lusterko, czy nie? Nie, nie, żadnego osoba. Trzymamy jedną część w torebce. O, rany, rany. Trzy pani i żadna z nich nie ma lusterka? Ależ dobrze, jestem taki piękny. Wow. Wow. Zero narcyza. Stary, czemu go po prostu nie wyciągnąłeś wcześniej, jeżeli je miałeś? Zachwycanie się swoją własną twarzą naprawdę nie pomaga. No i są... 7 lat nieszczęścia, imbecyle. I co teraz? Lepiej, żeś wziął za to odpowiedzialność, dupku. Masz na myśli i ty weźmiesz za to odpowiedzialność, bo ty się rzuciłaś na Ikiciego? Ja? To twoja wina! Lepiej zapłać mi za to lusterko. Kosztowało mnie milion jenów. O no. Starczy tego. Dzięki wam straciliśmy naszą ostatnią nadzieję na wydostanie się stąd. Po nas. Dobra robota, drużyno. That's positive thinking, guys. Póki nie postanowimy, że to koniec, to jeszcze nie koniec. Pomyślmy, musi być jakiś sposób. A to jeżeli użyjemy fragmentów lusterka. Maja, jesteśmy zmęczeni. Odpocznijmy chwilę, aby się uspokoić. Będziemy trzymać wartę na zmianę. Oczywiście, że to zawsze wina faceta. Cytując moje rozmowy z Shinem czasami. Najzabawniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Baba bije chłopa. Czyli tak zwane chińskie bajki w pigułce. To co, ja to jeszcze nie moje kolej, ale chcę, żebym przejął swoją rolę? Mogę spać z jakiegoś powodu. Mogę usiąść. Jasne, śmiało. Siadaj. Myślę, że się z tym zostajemy? Oczywiście, że tak. Wybacz, wybacz. Trzeba myśleć pozytywnie. Jeżeli zacznę naczekać, to pan Banban będzie się do mnie śmiał. O! Patrz tylko. Bouncy, bounce, bounce. Bow, bounce. Bow, bow. Pierwszy raz jak widzę, że się uśmiechasz. Naprawdę świetnie tak wyglądasz. Ale było tak. To dla mnie swego rodzaju ta Hitman. Kiedy jest ciężko taki teraz, to zawsze pytam go, co robić. Zdarzyło się tyle okropnych rzeczy. Odkrywa się rzeczywistością, atakują nas prawdziwe demony. Ale nie jest tak źle, spotkałem ciebie i twoich przyjaciół. Naprawdę świetnie się z nami bawię. Trochę jakbym znowu była dzieckiem. Każdy chciałby być znowu dzieckiem. Poza dziećmi. Ciężko mi uwierzyć, że Joker tak naprawdę ktoś zły. Zdawało się być dzieckiem płaczącym po tym, jak przebudziła się z koszmaru. Czy to Bloodborne?
Wiem, że walczycie i chcecie być fajni w ogóle, ale moja persona mówi mi, że jesteście naprawdę dobrymi dzieciakami. Wyczuwam to. To twój tradesman, to co ja? To co napisałem po angielsku. A to co najważniejsze, nie jest widoczne gołymi oczami. Prawda, czasami zastanawiam się, czy to co uznajemy za prawdziwe może być tylko marzeniem. Że oglądam jak marzenia mijają, a ja zapominam o czymś ważnym. Może z Jokerem jest tak samo. Najbardziej nie mam protagonista z niemych protagonistów. A, wyraźnie, nie chciałem wchodzić na takie głębokie tematy. Ja stanę teraz na walcie, a ty idź się drzemnij. Czy jeżeli się drzemniemy, to przestaniemy być zatruci? Mam nadzieję. Dobranoc, Tessera. Słodkich snów. Ej, kiczy, jak leży. Najlepiej. Ma dużo miejsca, to korzysta. Ej, to co, ja myślę, że jesteśmy podobni? O, to jest ten nowy protagonista Castlevanii, Pierre Belmond. Oh my. A więc na podstawie tego została zrobiona Castlevania Nocturne? Otóż tak. Castlevania Nocturne, słynny prequel do Shin Megami Tensei Nocturne. Tak, mi też nie przeszkadza. A, właśnie. To mój skarb, tata mi go dał. Możesz go wziąć, Tatsuya. Co to za logika? Holy shit. Ej, słuchaj, mam tutaj mój skarb. Jest dla mnie bardzo ważny, bo jest prezentem od taty. Chcesz go? Nie, spoko. Jesteś praktycznie... No, a jestem tobą. To zupełnie jakbym ja wciąż go miał. To ten chłopiec jest personą młodego Tatsui? I am thou, haha. Czy to jest tak naprawdę chłopiec z 13 arkany? Aj, aj, aj. Już w lutym? Luty nie może najszybciej nadejść. Persona 3R. Yep. Kiedy czwórka będzie miała swoją R-kę? No, Persona 4 Remake. Run. Czy to nie jest twój skar? Myślałem, że twój tata ci to dał. Nie możesz. Powiedział. Okej, rozumiem. To będzie teraz mój skar. Persona 4 Racing. Imagine, że zamiast jakiś power upów używasz po prostu person. Yes, I like racing too. He's your favorite racing. Ha, jesteś najlepszy, Tatsuya. Co by się nie działo, to zatrzymamy naszej obietnicy na wieki wieków. I oni już nigdy więcej się nie spotkali. A gdzie Batmanie, jeszcze tu wpadnę, tak, obiecuję. O mój Boże. A, nie powinniście to być o tej porze. Nie dośniecie na porządnych obywateli, wiecie? Persona 4X Mario Kart. To byłoby co najmniej interesujące. A mi jest Bloodborne Racing. Nieoficjalne, ale jest. A, świetnie wyglądasz, Koro. Wcale nie jesteś pijany. Wyglądasz na człowieka, który spełnia swoje marzenia. To brzmi jak kompletnie nieodpowiedzialny dorosły. A, ja już jestem w domu, więc wy też się zwijajcie. Pamiętajcie, dzieci, nie bądźcie tacy jak Koro. To tego znosi. Ja nic nie wiem. To brzmi jak typowy ja. Albo inaczej, będę musiał was aresztować. Ha, ha, ha. Kiedy twoja robota jest tak okropna, że jedyne co możesz po niej robić, to zapijać smutki? Mam wrażenie, że to jest stosunkowo często spotykany trop. Zwłaszcza w japońskich reprodukcjach, mam wrażenie.
Złota zasada jest taka, że jeżeli coś jest związane z pracą i zawiera dorosłe osoby, to masz jakieś 80% szansy, że w trakcie będziesz miał przynajmniej jedną wizytę w barze, gdzie idziesz się napić, bo twoja robota jest absolutnie okropna. Powiedziesz się indziej popijając. Piję napój, który ma 0% alkoholu, okej? A persona jeszcze mnie zmusiła do tego, że nie sięgał po cokolwiek procentowego. I jeszcze. Dajmy jej trochę czasu, a nie wykluczam, że to się zmieni. Ej, to co ja widziałeś? Dorośli zapijają swoje marzenia. Nie chcę takim być w przyszłości. Iż, on mówi z sensem. Popijanie smutków? Ja nic nie wiem. Ja smutny? Czy ja wyglądam na kogoś smutnego? To co jest taki uroczy, kiedy śpi? Ufu. To był natychmiastowy wyzyw. To teraz co magicznego wymyśliliśmy, żeby się sam wydostać? Nic. Pewnie tak. Wszyscy czują się chyba znacznie lepiej. Można z nim poważnie myśleć o tym, jak się stąd wydostać? Na. Byliśmy to bardzo skupieni na tym, że nie ma stąd wyjścia. Wiesz jak to mówię, to co najważniejsze nie widać na gołym okiem, prawda to co ja? Jakoś tak. Do czego zmierzasz, Maja? Ha? O co z nimi chodzi? Pewnie jest jakiś haczyk, który pomijamy, klucz, który jest najważniejszy w omaniu tej logiki, to lustro. Przyjrzyjmy jeszcze raz, co wiemy i pomyślmy, jak się tam dostać. A może chodzi o personę, czyli lustro twojej duszy? Oh no. Czemu taki jesteś? No, ja po prostu myślę abstrakcyjnie. Myślisz spoza pudełka? Otóż to. Plotka głosi, że jak wejdziesz do schronu, to już nie wyjdziesz, tak? A dlaczego? Bo nie wiesz, że jest wyjście. Dokładnie. Powód, dlaczego nie możemy się wydostać, to to, że według plotki nikt nie wie, gdzie jest wyjście. Nie ma wyjścia, tylko nikt nie wie, gdzie jest wyjście. Drugie pytanie. Czy ktokolwiek wydostał się ze schronu? Tak, jedna osoba, która miała lustro. Plotka głosi, że nikt nie wie, gdzie jest wyjście, ale jednej osobie udało się wydostać. Jak udało się jej to zabić? Użyli pewnej konkretnej rzeczy. Czym to było? Lustro. Ej, Shinji. Tak? Nie tak, tylko co? Ej, Shinji. Słucham? Lustro. Bra. Bruch, brów. Nikt nie wie, gdzie jest wyjście, więc nie możesz się wydostać, ale według plotki jedna osoba wydostała się za pomocą lusterka. Okej, czyli dokładnie to, co już słyszeliśmy jakieś 5 razy w ciągu ostatnich 15 minut. Doskonale. Tak, otóż to. Ważne było, żebyś słyszał to jeszcze raz. Yep. Naszym problemem jest to, że nie mamy lustra z pewnego niewyjaśnionego powodu dzięki Eiki czy dzięki Ginko. Co by lustro? Odbijają rzecz, prawda? To odbija lustro. Wszystko w swoim zasięgu? Tak, nie tylko ty pojawia się w lustrze, ale też wszystkie inne rzeczy. Pomyśl sobie o sytuacji, kiedy jedziesz samochodem albo na motocyklu. Przez to chciałem pojeździć na rowerze i miałem takie wait a minute. Nie spotkałem się chyba z rowerem, z lusterkami. Czy jeden koleżka nie wie, że lubi chodzić do schronu, bo jest cicho? Nie wiem, czy nie mówił tego na zasadzie, że lubi chodzić do budynku, a nie do środka.
A co masz na myśli przez wszystko w zasięgu? Kontynuuj. Widzisz na rzeczy nie bezpośrednio. Tak, to jest dokładnie to, co powinienem odpowiedzieć, że mogę zaglądać dziewczynę pod spódnicę. To jest dokładnie to, czego potrzebuję w tym momencie. Dokładnie to, co ja. Dlatego Luce jest takie ważne. Ktokolwiek uciekł w tej... zgodnie z opotką, zrobił to przez przypadek, ale zrobili to poprzez znalezienie wyjścia odbitego w lustrze. Jeżeli plotka głosi, że nikt nie wie, gdzie jest wyjście, znaczy, że wyjście istnieje. Well. No, I guess? Prawa logiki nie twierdzą, że to zdanie jest logicznie fałszywe. Tak, nie, to, że nie wiesz, nie znaczy, że ono nie istnieje. To tylko my zakładaliśmy złe rzeczy. Tak, wiedziałem, tak podejrzewałem, że dokładnie tak jest od samego... Zamknij się, Kitty. A bez losa nie możemy patrzeć się nie bezpośrednio. Jeżeli go nie zobaczymy, to wciąż nie możemy się wydostać. Tak, gdzie tam? Może wreszcie to zrobię. To wyjmę. Dokładnie, jeżeli użyjemy naszego aparatu cyfrowego, to możemy robić zdjęcia wyjścia i szukać, prawda? O, pojawiło się. Wyjście jest tutaj. Well, damn. Wow. To było prostsze niż powinno być. Nie wyjaśniam na się, nie istnieje, bo jest to ludziom, którzy rzucają ciężar z dowodu w pewnych sprawach. Domniemanie niewinności! My jeden, plotka zero. Nie ma po to, żeby się iść dalej, wynośmy się stąd. Well, dosłownie wyszliśmy z tego schronu. Myślałem, że to nie będzie aż tak proste. No już gra stwierdziła, że wystarczająco długo się żeś poszwędał. Yep. To nie ciekawe, trzeba było po prostu ileś kółek zrobić, czy ki diabeł. Ja sobie chyba wrócę tam i obgadam ludzi. Gdzieś tam z powrotem. Tak. Udało nam się stąd wyjść, ale cicho. A tego słyszałem, prezes jest wciąż w trakcie nikczemnych planów. Musimy się nie zająć, zanim spróbuję czegokolwiek innego. To nie była moja wina, jak ci tam szedł, więc nie miałem wyboru, padło to co ja? Tak. Jesteście obaj imbecylami. Oboje. To jest wasza wina. Naprawdę, jak mogliście tam wiedząc, że to pułapka? Nawet nie myślę o tym, żeby wywalić tam z powrotem. O, moja ulubiona tkanina jest zabrudzona. Cholerne Yasuo. Każe mu zapłacić za czyszczenie. O nie. Anyway, musimy znaleźć prezesa, przewodniczącego samorządu. To już powinienem mieć mapę chyba. Yep. Tylko muszę sobie przypomnieć to, gdzie było. To jest wyjście. Wydaje się, że powinniśmy iść potem do tego, do pokoju, w którym jest samorząd. Gdzie on był? Czy chcesz dojrzeć do welwetowego? Nawet nie wiem, czy mogę, bo ostatnio mnie chyba nie chcieli te szkoły wypuścić, tego pamiętam. A żeby było zabawniej, to demony wciąż nas to atakują. I wonder where this one is going! Śmiałbym się, by się okazało, że to jest jakiś sugerowany poziom 8. Tymczasem ja na 14. Ile ty już masz streamów z tej z dwójki? To jest 6? A nie czuję się, że zrobił jakiś duży progres fabularny, not gonna lie. No właśnie, patrząc na to, jaki masz poziom, to też tak. Co mnie sądzisz? Jesteś uroczy. Chciałem być miły. Listen. Hey, listen.
Wniosek to, co ja nie potrafię gadać się z demonami. To jedyne, co mogę wam powiedzieć po tym, co właśnie sta... Nie, nie, nie. Nie wytrzymam. Boże. Dlaczego te demony takie są? Dlaczego te jebane kurwy mnie trują? Ktoś układ moje zdjęcie, dlatego nie chciałem go wystawiać. Doskonale. Wystawa jest zamknięta. Maskarada wciąż trwa. Udaj się może do sali gimnastycznej. Jeżeli to tam sugerują. Czułam widzę to w klepie. Znaczy bardziej powiedziałbym, że chciałbym wrócić po personę, która ma post Moody. Niż cokolwiek innego. Ale to jeszcze muszę ogarnąć przede wszystkim, jak się zakłada personę. Bo ostatnio miałem z tym problem. Czy to tu się wchodzi? To nie wiem, że ja mogę wejść stąd. To może jednak zajdę do Velvetomu. Ja tylko przypomnę sobie, gdzie on był. Gdzie mógł być Velvetom? Nie pamiętam. Nie tu, to na pewno. Paczynko Silver to nie jest to. Tutaj? O, Velvetom, doskonale. Ja szybkie to dbo. Spoko. Dobra, widzowie, po odkaścik w takim razie. O, oh, baby. Ty tam idź, rób co masz robić. Nie, chociaż... Zastanawiam się, co moglibyśmy poruszyć, bo ja nie jestem aż taki... rozgarnięty w tematach... różnego rodzaju. No ale cóż, w sumie to sam chciałbym kiedyś tą dwójeczkę poogrywać. Pamiętam, że miałem na PSP dwójkę i nie wiem, pograłem trochę. Przystałem po jakimś czasie. I cóż, teraz to w ogóle się zastanawiam, w sumie jakby mi siadło, biorąc pod uwagę, że ja... Może nie jest tak, że mam awersję do JRPG-ów, które waifu. Zaraz zerknę, bo ja na razie mam meczyk w Tekenie. Biję się z jakimś kolesiem, który ma zalinkowanego YouTube'a i Twitch'a i zastanawiam się, czy jak go pobiję, to będzie na streamie widoczne jego. Yep, będzie. Wniosek, musisz go pobić. No, chciałbym. Okej, okay, to nie jest coś, co chcę robić. Igor, przyjacielu, przyzwij personę. No, pobiłem go. Zaraz wskoczę na jego kanały. O. Jak się nazywa? Zgubiłem jego nazwę na razie, ale jest chyba ten, taka wyszukiwarka art... Czekaj. Tam rajdujemy. Najpierw zobacz, czy koleś jest rozgarnięty, bo może po prostu... O, ktoś mnie pobił. Ale noob. Czekaj, to leczy patę w tej grze, to mnie zastanawia. O Boże, poist ma to nie jest to, co chcę. Posu Moody z drugiej strony. Ogólnie z tego, co widzę, to nie ma jakiegoś super dużego wyboru, jeżeli chodzi o persony, ale jest Minotaur. Czym jest kurwa Balzakaja? Jezu Chryste, boję się tych umiejętności. Boję się też Boże, czy ty widzisz te słabości? Jesus Christ.
Nie, bo to jest... Wiesz, wchodzę do tego gościa na YouTube'a, patrzę na końcówkę walki i leci sierczyszty, cuka blia! Oh my. Nice. Nice. Powiem ci szczerze, że im dłużej patrzę na to, że persony te wyżej poziomowe mają na przykład zwiększone koszty rzucania zaklęć, tym mniejszą mam ochotę ich używać. To jest za coś większe koszty, ale większe obrażenia, a poza tym ty i tak przecież odnawiasz rzeczy po walce, right? No tak, ale powiedzmy mam ograniczoną pulę, tak, więc jeżeli w trakcie walki z bossem mi na przykład zabraknie, no to... Znaczy powiem tak, no tego Frosta i tak sobie przyzwę. Choćby po to, żeby zobaczyć, jak wygląda animacja przywoływania person, bo tego jeszcze nie widzieliśmy. Holy shit. Stefie odpalił supernową. Hichosku, dwie syny. Musisz odpowiedzieć teraz, robiąc Knights of the Round. Okej, do zobaczenia za pół godziny. Muszę... No mam ochotę nabyć tego Octopuffa na jakiś przecenie, jak będzie. Najlepiej na Switcha. Absolutnie polecam. Zarówno jedynkę, jak i dwójkę, przy czym... jedynka ma sporo mechanik, które są średnio fajne dla gracza, że się tak wyrażę. Bo to jest, mam wrażenie, że taki ten... Znaczy to jest normal. Wychwalanie Octopuffa po prostu zbiera swoje żniwo u mnie. I mean, wiem doskonale, jak cenisz sobie muzykę, a Octopuff jest absolutnie wybitny pod tym względem. Aha, sure. I to zarówno jedynka, jak i dwójka. No tak, no to też miałem tego próbkę podczas road tripu. To są dosłownie gry, gdzie mogę wrzucić cały soundtrack, żeby sobie leciał i nie wyrzucać z niego nic i nie będę miał z tym żadnego problemu. I w dodatku ma sporo utworów, które są naprawdę wspaniałe, jak dla mnie. Najwyraźniej wcześniej nie zrobiłem take on Persona, więc... W sumie, jeżeli Persona to jest takie drugie ja... Znaczy mogę powiedzieć, że robiąc take on Persona robię take on me! Take on me! Take me! Dobra, Michel. Bierz tego poltergeista. Mishor! Będę miał po sumudi w końcu. A wiesz co to Mishor oznacza? Mishor Jegekon. No. A nie, czekaj, nie będę miał po sumudi, bo to jest później dopiero. And I want to fucking die. Idę, żeby mnie wyleczyli. By the way, ma 150 tysięcy. Kto waifu? Lisa Ginko. A ja zapomniałem odpowiedzieć na tę ankietę, Sarge. A ja nie widziałem. Dzięki za heala, kolego. Którą waifu chcesz? Tak. Dobra, wszystkie naś to chcę stąd wyjść i wrócić do samorządu. Zresztą do sali gimnastycznej, to było w Kirasace bodaj. Kasugayama. Ej, dobra, jeszcze raz. Miałem iść do sali gimnastycznej. Podobno. Gdzie mamy salę gimnastyczną? To jest klasa 1-2. Tu jest random encounter. To im przypomina, że jak mam nowe persony, to powinienem ustawić im ataki. Zobaczmy, Maragi. Buffo. Almighty Illusion Ailment. O, Najgorsze jest to, że to jest dosłownie tylko... No właśnie, to jest dosłownie tylko ailment, a nie atak. To już mniej pokrzępowo. Yep.
Zagiatan może tego używać, bo jeżeli nie używamy abilitek, to persony się nie rękapują. Gdzie jest ten cholerny... O, tu jest Jim Antway. Czyli chyba tędy musimy iść. Wpuścicie mnie? Nie możesz wejść bez zarejestrowania się, weźcie ze sobą maskę. Daj mi się zarejestrować. Maska się zaczęła, każdy musi nosić maskę, więc weź to ze sobą i pamiętaj, żeby nosić to w środku. Czy ja muszę założyć tę maskę? Zobaczmy, ta swoja. Ale ewidentnie nie mam. Nic takiego. Holy shit, Star Warsy. Faktycznie. No i pewnie. Czemu Maja ma na sobie maskę tego Tobiego? A to w sumie chyba ta późniejsza maska Tobiego? Tak, ale to... Czy to jest jakiś, nie wiem, kulturowy sztik? Nie wiem, powiem szczerze, nie spotkałem się poza Naruto z tym. No, teraz się spotkaliśmy. No tak, tak, tak. A jednocześnie Persona była siłą rzeczy starsza niż Shippudeny. No. Więc nawet nie mogę powiedzieć, że drzyna z Naruto. I wątpię, żeby Naruto drzynało konkretnie w Persony. Kurwa. Widzę sękno na czacie. Cześć, Geralt. Tak. Impreza na całego. Całkiem sporo, jak na zwyczajnie festy szkolne. A Monka jest? Teraz nie jestem pewien, czy to oni strzelają w tego na scenie, czy on w nich. Co ja, moja matka jest źle założona? Co to nie jest robić, to nie jest tak czaszka jak ta Kremel Joker? Królestwo kryształowej czaszki. A? Starczy, przestań proszę! To może być Sonic kryształowa czaszka i to z każdej maski trzeba. No widzisz. Właśnie się podpieszyliście do końca, bo wszyscy zmieniają się w cień ludzi. Czy będziemy mieli opcję zapisania i dlaczego nie? Well done. Co za głupiec. Anna, czy to ty? Pospiesz się i wynoś się stąd. Nie jest tu bezpiecznie. Wiem. Giga Chad. Może być. Może to będzie jakiś kolejny epizod lore'u. Tak, ale czemu przeszlina? Bo czaszki. A! Z kule emoji. Okej. Przez te skupienie się bardziej na tej kryształowej. Ja słoty, szuja, co ty robisz? Odłóż tę czaszkę. Cześć! To co ja? Gońmy go. No, ale mogę zapisać. Nie obrażę się, bo o ile na zamykam tele są póki co praktycznie autowalkowe, o tyle z bossami może nie być aż tak oczywiście. Aha. I nie zdziwię się też, jeżeli magicznym sposobem to się zmieni w jakiś... Znaczy, ja nie mogę tędy przejść. Myślałem, że tędy będą jakieś. Czyli co, muszę kompletnie wyjść... Excuse me? Boję się. Skiełi. Okej, tędy. Tylko którędy teraz? Tutaj bokiem? Czy ja w ogóle tu mogę przejść? Powinienem móc przejść? Nie przejdę. Bo sobie pytanie, gdzie on uciekł tak naprawdę? Bo tak, tymi bocznymi drzwiami nie wyjdę. Na scenę nie wejdę. On sobie przebiegł tam, a ja tędy nie wejdę. Ale to ewidentnie wygląda, jakbym musiał wejść jakoś dookoła iść, ale nie jestem pewien jak. Chyba, że ty mi powiesz. Nie wiesz, że zmienia całą szkołę w cień ludzi, co on myśli? To będzie ostatni raz, kiedy coś się odwala. Dzięki, to co ja, jeżeli trzymałbym tą maskę na sobie, to byłabym w takiej sytuacji jak oni.
Grazie, Tatsuya. Co? No, tam robię. I to przeczytaj, miałem. Nie, to niemożliwe. Oczywiście. To na pewno nie jest to, za chwilę się okaże, to kompletnie to. Tak. Kogo się pytań, gdzie on uciekł? Bo nie widać za bardzo, gdzie tam jest przejście, jako tak. Co, wiesz co, czekaj. Nie pomyślałem o tym, że mogę tam włączyć mapę. Moje 0 IQ. Zaraz się okaże, że tu jest jakieś wyjście, tylko ja go nie widziałem. A nie, nieważne, nie mogę tu włączyć mapy, to mało. Nie, bo tu się nie da wejść nigdzie. Maszkuje przycisk i się nie da. Dobra, wychodzimy. Już tu nie wracam. Chyba, że zwiedzę całą szkołę i się okaże, że wciąż nie mam przejścia. To wtedy zacznę się martwić, co dalej. Teraz uciekł w kierunku budynku szkolnego. Co się wydarzyło? To jest bardzo dobre pytanie, co się wydarzyło. Gdzie go możemy szukać? Pewnie na wyższym piętrze. O, tu jest pokój samorządu. Gdzieś się może Jasuo? Cholerny prezes. Powiedział, że na pewno to działa. A, przepraszam. Nie ma prawa przepraszać, to wina waszego przewodniczącego. Ja tylko wykonywałem rozkazy, biorąc pod uwagę, kto jest w tej grze. Więc jeżeli chcecie być o to źli, to macie od tego... Znaczy, przepraszam. Okej, okay, czyli... Nie powiecie mi, gdzie jest wasz przewodniczący? Doskonale. Nie, bo po co? Szanuję naszego przewodniczącego, to... On postawi naszą szkołę na nogi, potem jak wszyscy na nie patrzyli z góry. Okej, okay. Ale na razie musimy załatwić z nim parę ważnych interesów. Znaleźć się będzie na dachu, czy w innym cholestwie. Idę na dach. Widziałeś może przewodniczącego? Widziałem ją w... popularny temat naszych szkolnych opowieści o duchach Bukimi. Taki fascynujący, nikt mi nie wierzy, gdybym tylko miał jakiś dowód. Czy możesz pokonać się Bukimi i przynieść mi dowody, że istnieje? Na pewno ci podziękuję, proszę. Ale jeżeli znajdę, to czemu nie? Tylko najpierw musiałbym ją znaleźć, I guess. Chyba tu są cienie. Widziałeś może tego? Przepraszam, ten dupek kazał mi doprowadzić was do schronu. Z jakiegoś powodu nie mogę się mu sprzeciwić. Z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Coś się stało? Przewodniczący przebiegł tędy. Kompletnie przerażony. Tędy. Czemu przewodniczący tak się śpieszył? Biegł po tych schodach na górę. Czy jesteś na dachu? Już wiedziałem, że ktoś będzie na dachu. Ten Zajasu jest tuż za ogiem. Moja persona mówi, że też jest skurzona. Mąka jest? To w grze, prawda? Nie u ciebie. A co u mnie jest? Ma być? U mnie nic nie ma, nic się nie dzieje. Jest tylko Tekken. Słychać jakieś wycie? To pewnie w grze. Teraz nie myślałem, że to jakieś syreny alarmowe czy coś. Nie, to na pewno jest w moich spalek, więc nic u mnie. Aha. Pesentasy wymyśleni, przyjaciele. Wystarczy wziąć leki i zniknął, ej? Mam nadzieję, że jesteś gotowy, ja... A? Ha? O nie, on znowu nas zrobił. Przybyliście. Czy możesz przestać rzucać się wszędzie na tajniki? Tytaniów.
Jaki masz plan w tym, że robisz wszystkich cieni ludzi? W końcu to opinia o The Ringu, czy tego nie... What? Ja? Jakie? Why? Znaczy kojarzę, że miałem jakiegoś raz na Steamie osobę, która narzekała, że za dużo, że narzekam na Elden Ringa i że skilliszu. Ale to jedyne, co mi przychodzi do głowy. Nie musisz tak krzyczeć. Wyrzuciłem tej szkole przysługę, tworząc nie to, co zrobiłem. Przysługę. Dobra, starczy tego przegrywania. Dostaję straszny oklep teraz. Czyli mówisz, że czas teraz wygrać? Nie, teraz wychodzę. Ej. Ja wygrałem z tym Ruskiem, więc... Nice. Polska górą. Przedtem liceum Kasugayama było znane z kiepskich wyników w nauczaniu i braku dyscypliny, a teraz? Reputacja naszej szkoły wystrzeliła. Uczniowie, którzy byli znani jako prawdziwi śmiecie, są teraz pożądani przez dziewczyny z innych szkół. Czat ma tylko dla subów. Jezu. Czy on ma jakoś dużo subskrybentów albo followerów, że może sobie pozwolić na coś kia? Troszkę dzięki mnie, przewodniczącemu samorządu uczniowskiego, szkoła zaliczyła taki niesamowity obrót. Uff. Gratuluję, że udało wam się mnie odkryć. Nic dziwnego, że udało wam się uciec z tego stanu bombowego. Jak głupim można być? To jest pytanie, kiedy zdaję sobie bardzo często grając w JRPG. Nie mówcie, że jestem głupi. Tacy jak wy nie zrozumiecie tego, jak cenny jestem. Mówcie co chcecie, ale jeżeli Festen się powiedzie, to moja reputacja jeszcze bardziej wystrzeli. Mam dla ciebie propozycję, Michelina. Chcę kontynuować przekształcanie szkoły i w najbliższej przyszłości uzyskać nad nią całkowitą konsolę. Monka S. Chciałbym, żebyś przejął kontrolę nad tym, co jest w szkole. Jeżeli połączymy nasze siły i opanujemy w całości tam Kasugayama od środka i od zewnątrz, to zdaje się jedną z najlepszych pasówek. Doskonały punch, nie? Brzmi jak absolutnie okropny punch. Mogę powiedzieć mu nie? 1000 sub... Why? Jak to działa? Z pierwszej, kto by chciał brać udział w czymś tak? W niepokojącym. Jeżeli masz czas, żeby gadać takie głupoty, to przede wszystkim do normalności. Pana nie rozumiesz, co? Nie możesz mi grozić. No nie mam zamiaru przywrócić tych ludzi do tego, jakimi byli wcześniej. Wystarczy, że oddasz nam czaszkę, to wystarczy. Zresztą ogarniemy sami. Nie, nie mogę! Pani zabije mnie, jeżeli pozwolę wpaść w niepowołane ręce. Pani? Jeżeli nie dasz przynajmniej grzecznie, to weźmiemy ją siłą. Ups. O-o. Nie znoszę przemocy, ale chyba nie pozostaliście mi wyboru. Umrzecie, żałując swoich decyzji, wtrącając się w moje sprawy. Jestem pacyfistyczny jak mogę, ale... Yep. Okej. Okay. Chciałbym, żeby istniało coś jak Analyze, ale aczkolwiek jestem przyzwyczajony po prostu za bardzo, że gry mi dają taką możliwość. Dobra, spróbujmy wszystkiego po kolei. Zobaczymy, czy coś zadziała. Omni Dimension zadziała, zobaczysz! Clueless. Let's go, let's do it. To mi przypomina, mam dwie persony, które dosłownie nic nie robią. To będzie fajna walka. Warcry. Czym jest Warcry? Zmniejsza atak o minus 2.
A tutaj ewidentnie nie, bo nie zauważyłem żadnego efektu. Okej, jest podatny ogień. Śmiałbym się, by Omni Dimension weszło. Ale do tej pory, jak go używałem, to jeszcze dosłownie ani razu mi się nie zdarzyło. Nawet na domy countery. O, Poltergeist dostał drugi poziom, doskonale. O kurwa, on się leczy z lodu. Niedobrze. No mi było do przejrzenia. Ma to sens. Jeżeli był podatny na ogień. Jest dość odporny na te, na... Jak się zwie, na fizyczne. No to co? Towering Inferno albo Blazing Burst. Przy czym... To Towering Inferno nawet nie mogę. Okej, okay, czyli Maragi i Maragi... Tylko musiałbym zamienić kolejność u Tatsuya z Mają chyba. Ascend Order. O, tak zrobimy. Czyli podwójne Maragi dla tego, dla Fusion Spella. I reszta tak, ty możesz rzucić iluzony, żeby dalej nabijać ranki. Ty użyj Sonic Puncha, żeby go nie leczyć. A ty możesz mu sprzedać Feral Claw, I guess. To chyba najjasniejsze, co mogę zrobić w tej chwili. Excuse me? O ja pierdolę, to będzie zabawne. Oj, oj, oj. Jak to było? Kocham leczących się bossów? Zobaczymy, ile mój pierwszy spell mu zadaje. 109, oj. Oj! Cztery, o ja pierdol. This gonna be good. O, dwa! Znaczy wiesz co, najgorsze jest to, że to nie jest tak, że mam jakiś wielki wybór w tej chwili. Mm-hmm. Teoretycznie mogę zmienić persony, części mojej drużynie. Mojej drużyny. Just launch auto. Właśnie nie jestem pewien, czy to jest optymalne w tej chwili. To jest ten problem. Czemu rzucasz Maragi swoją drogą? Bo jest do tego, do Fusion Spella. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Sorry, nie zauważyłem. Dobra, ty masz iluzone pozumuti. Mamy Radamantus, Aqua Safe Flash Mudozan Malakwa. Nie jestem pewien, czy to będzie lepsze trochę, ha? Znaczy podejrzewam, że będzie lepsze. Więc po prostu zmienię tę personę. I zobaczę. Na razie spróbujmy Aqua samą. Ty masz Buffo Sonic Punch, oba były bardzo średnie. Przypomnij, to ty masz Magne. Okej, okay, spróbujmy Magne. Znaczy, obrażenia nie są złe, tylko problemem jest to, że zadaje mniej niż on się leczy z Dioramy. Więc jeżeli by był bardzo uparty, żeby używać Dioramy całe życie, to jestem w ciemnej dupie. Zobaczmy. Okej, okay, bije mnie. O nie, on zadaje actual obrażenia. Całe 9. Okej, okay, zobaczmy. Aqua. Leczy go, ja pierdol. Magna? Magna jest jego słabością, więc to jest... 28! Ale to już wychodzę na plus. On nie blokuje hamy, czy mi się wydawało? Aqua. To było bez niczego. Aqua to nie byłby kinda ice trochę, ale niekoniecznie to musi się jedno przekładać na drugie. No. Spróbuję zan jeszcze. Dobra, magna była ok. I tutaj, well, będę za którymś razem wejdzie Copium. Sleeping spell, błagam nie. Okej, okay, nie zadziałało. Jak długie mogą być walki w jednej grze? Zobaczmy.
Zaan, jak działa? Chujowo. Trzy. No, przynajmniej nie leczy go. Holy shit. Czy ty masz jakiekolwiek benefity z trafiania weaknessów w ogóle? To już zostaje więcej. Fine. Mishul, Ginko, Tatsuya. Kurwa, raczej też bym musiał być Tatsuya. Maja, Mishul. To wygląda jak play. A ma jest Sage Slash? No, sprawiłoby to, że... Maja i Mishul to są postacie, które w tej chwili zadają najmniej tak naprawdę. Tak, więc to mógłby być... No, tylko muszę zamienić tą Ginko z Mają miejscami. Okej, czyli chyba będą ustawione zależnie od tego, jak działa ten Fusion Spell. Bo możliwe, że on też będzie zadawał śmieszne obrażenia, ale to zobaczymy. To jest tak, ty miałeś użyć Sage Slash, ty miałeś użyć Hamy. Mam nadzieję, że nie skopałem kolejności. Albo inaczej, że Fusion Spell nie muszą być konkretnie ten w tej kolejności, że Hama... I... Czemu ma gadał? Jak bardzo to boli? 12, 18, 13, 9, 15... O nie! I know, right? Blaving potężne burst. Obrażenie. Ja i wolę to niż... Króla Kontrarianina, który po prostu stwierdza, że przegrywasz G. No tak, tak. Oczywiście, że w złej kolejności. I want to fucking die. Bo to jest Hamas tej flash, no kurwa mać. Maja! Z tego co pamiętam, to jeżeli masz personę, która jest odporna na fizyczne z jakiegoś przeklętego powodu na tym etapie gry, to jest trudne. Rzucisz tę rundę i rzucisz Rakukadze, to może łaskawie przeżyjesz jeden tick tego cholerstwa. Ale jeden, nie dwa. A to się może trafić parokrotnie. To jest jedna z tych walk, których nie lubię za to, że dosłownie się sprawdza tego, czy akurat... Kurwo. Czym jest ten status? Boję się. Status Explosion, po trzech turach eksplodujesz. Weź, mam flashbacki z tego, z Saint Jelly. Tam jest wspaniały status Bomb. Czy wiesz, jak działa Bomb w Saint Jelly? 21! Well, nie mam pojęcia. Porównanie tego, że wcześniej było like 3. Działa no, tak, jest to postęp. Działa tak, że jeżeli osoba, która ma bombę na sobie oberwie, to wybucha za całe swoje HP. Ajajaj. Żeby nie było, wybucha w party. Więc on umiera i zadaje obrażenie całemu swoją party. Nieźle. A i żeby nie było. Tak żadnych wątpliwości. Nie, protagonista nie jest niewrażliwy na bombę. I w, fair and balanced. I w oryginalnym Saint Jenny, jak protagonista umarł, to był game over. Ogólnie Eridanus przez to jest bardzo dobry mem, bo tam po pierwsze masz bombę, a po drugie boss całego sektora ma efektywnie bad breatha. I może ci casualowo narzucić petrify na protagonistę. Tak, Petify to też instant kill, praktycznie. Wiedziałem, kolor jest inny, ale poza tym taka sama czaszka jak ta Akroma Joker. Suo. A? Cześć, wybacz mi proszę, jestem patwistą. Yep. Zdecydowanie. Yep. Poza tym, że chciałeś nas zabić, to tak, jestem patwistą. Jesteś w organizacji Jokera, prawda? Czemu zbiera ideały ludzi? A? Nawet ja tego nie wiem. Mówisz takie, byś był jakoś wielką szychotem. Jest zasada, że ktokolwiek, kto dołącza do zamaskowanego kręgu, musi przedstawić
jego kierownictwo energii ideałów wyciągnięto z marzeniami. Idealną energię. No właśnie, bardzo się powstrzymywałem, żeby nie powiedzieć. Tutaj jest sporo takich określeń, które kolci, żeby przetłumaczyć inaczej niż mają sens w dialogu. Mhm. Zamaskowany krąg. Tak samo Dreams, to mam ochotę cały czas powiedzieć, że to są sny, a nie marzenia. Zależy od kontekstu. No tak, ale tutaj akurat konkretnie dużo bardziej marzenia pasują, mam wrażenie. No. To... coś z gry dla dzieci, które pojawia się w moich snach. I pani Skorpio jest kierowniczką w tym zamaskowanym kręgu? Gdyby maska rada się powiodła i dałbym wystarczająco energii pani, to mógłbym osiągnąć wyższy stopień tajemniczenia w zamaskowanym kręgu. A teraz jest już po mnie. Kradzież marzeń, aby samemu uzyskać postęp. Ani trochę nie współczuję temu dupkowi. Struś. Nie chciałem, żeby stali się cieni ludźmi. Chciałem tylko pozbyć się konkurencji na stanowisko przewodniczącego samorządu. O, nie. Zasięgam... Jakby to wszystko zmienia, Jesuo. Yep. Po prostu jesteś kompletnie oczyszczony ze wszelkich zarzutów. A zacienką co nad kryształową czaszką. Ktoś na tak niskim stołku jak ty nigdy nie mógłby kontrolować kryształowej czaszki. Panie kierownik, pani Areczku, czaszka jest dla zarządu. Znowu to uczucie, Anna. Nie, to nie Anna. To Xanan. No spójrz, to kolejna maska. Tak. Yukino Maezumi, wciąż tu jesteś. A więc to ty, Anna, czemu? Przestań się teleportować. O, To było bardzo proste. Ta czaszka może być kontrolowana jedynie przez tych, którzy wierzą konstelację Świętego Krzyża. Czy to wszystko? Oczywiście. Typowy poziom energii osoby jest mierny. Exalted? O, Exalted Power, o. Nigdy nie pamiętam, jak ładnie się tłumaczy Exalted, not gonna lie. Exalted. Nie wiem, kurwa, Google mi tłumaczy jako egzaltowa. No właśnie też to widzę i to jest najgorsze. Nie wiem, wywyższony? Egzaltowany od tej pory. I chuj. To jedyne, co mogę powiedzieć. Dlatego egzaltowany daje ludziom ich ideały. Więcej negatywów. Ha? Ha? O! Nie, jest mi go szkoda. Kurwa, Rumble Ult trafił. Ha. Spłoń. O, to jest, nie wiem, kurwa, prezydent Leo. Spójrz na z tej strony. Znam innego zwierzopodobnego przeciwnika, który mówi cały czas o płonięciu na coś. O Jezu, nie, tylko nie, kurwa, kapral Hiena. Toś to prezydent Leo Hienald. Burn, burn, burn to the ground, burn, 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 burn. Sam sobie to robię, wiem. Kim ty do diabła jesteś? Nazywam się Król Lew. Kurwa, blisko, Król Lew. Jestem kurwa Lew, Król Dżungli. Jestem najwyższym z czterech kierowników zamaskowanego kręgu, dzierżącym znak lwa. Król Lew, kierownik zamaskowanego kręgu Jokera, wydaje się dzierżyć głęboki uraz do Mai. Szalony człowiek, który słyszy głosy. O nie, Patrick Bateman, to ty! Jop.
że ktoś tak nisko opowiedział w zamaskowanym kręgu komuś zewnątrz i porzucił Festiwal Cieni. Zasługujesz na śmierć. Zoom. Mówić samo o tobie, pani. To masz na swoją obronę po tych ostatnich zdarzeniach. Nie tylko pozwoliłaś temu dzikiemu plusowi się wydarzyć, ale też porzuciłaś Festiwal Cień i dla tych śmieci. Jeżeli chcesz, aby wyrocznia Mai się spełniła, sugeruję, żebyś przyjęła na siebie karę egzaltowanego. Egzaltowanego. Yukino jest moja, zostaw mi ją. W porządku, ale będziesz musiała ponieść konsekwencje przerwania tego przyjęcia. Anna, czekaj! Oh, Zoom. No. Przeklęta gwiazda. Dopilnuję, żebyście tej wiedźma spadli do czyśćca. Tak samo jak ten uniżony przed chwilą. One się wygląda, że one się znają. Właśnie, wydaje mi się, że jak ją wcześniej spotykaliśmy w tym, to było w barze którymś, to wstawały się takie, że mają jakąś tam swoją historię. Ile byście nie próbowali walczyć, to nie możecie uniknąć przeznaczenia, które przygotował dla was egzaltowany. I zniknął. Myślałem, że nas po prostu zabije. Boję się, tatusiu, ratuj! Call me daddy. Czemu oni ich po prostu nie zabijają, by the way? Bo gra by się skończyła. Ale ma to sens. Więc ten król prześladował cię od lat, Maja? Tak powiedziała mi moja persona, to on, nie mam wątpliwości. Piromaniak, najgorzej. Also ten Maja film jest goated, uwielbiam yep. ten motyw, aczkolwiek jego aranżację. No właśnie, ja się nie mogę przyzwyczaić, bo tak często go ustawiałem w Tartarusie w Personie 3, że jak słyszę teraz tą wersję, to jest takie, Jezu, dziwnie. Też brzmi dobrze, ale nie mogę się przyzwyczaić. Spokojnie, wszystko okej. Okay. Musimy pomyśleć co dalej. Pamiętacie, jak ten król powiedział Annie, że będzie musiała ponieść konsekwencje? To mnie to niepokoi. Wracajmy do sali gimnastycznej. Mam złe przeczucia. Boję się, czym mogą być te złe przeczucia. Gdzie są wszyscy ludzie? Pomocy? No, impreza się skończyła. Wszyscy się rozchodzili. Wszyscy reagują bardzo niepokojo. Oh well. Cholera, spóźniliśmy się. Anna, nie ma jej tutaj. Czy miałaby to zrobić? Bo... nie wiem, powiedzmy, ktoś jej grozi? To okropne. Czym jest ta wyrocznia Mai, która sprawia, że zamaskowany krąg robi tak okropne rzeczy? Jasło też jest martwy. Czy to oznacza, że to koniec naszych poszukiwań Jokera? Obawiam się, że to już koniec naszych poszukiwań. Pamiętajcie, że tam, gdzie są plotki, jest też i Joker. Ruszajmy w miasto i poptajmy ludzi o plotki o zamaskowanym kręgu i Jokerze. Na pewno dowiemy się czegoś nowego. Plotka. Jest taka plotka, że Joker wygląda fajnie. Looking cool, Joker. Jest taka plotka, że Joker chodziłby nocami po mieście, ale jakiś jebany kot musi kazać mu spać. Musi być jakiś powód takiego, Anna stała się jeden z kierowników zamaskowanego kręgu. No i sobie koło uratowała mnie pewnego razu, a teraz to moja pora, bym ja ją uratowała. Aba, to brzmi jak bardzo dobre miejsce, żeby zakończyć. Fabuła się zagęszcza, mam nadzieję, że będzie mi dane zapoznać się z nią jak najszybciej. The plot to thickens.
To biorąc pod uwagę mój ostatni rozkład pracy, może być nieco ciężkie. Żeby nie było dla tych, co nie orientują się w moich narzekaniach ostatnio, ale tak, w tym tygodniu też pracuję na drugą zmianę, więc kolejny stream będzie dopiero w sobotę i nawet w sobotę raczej nie spodziewajcie się mnie. Ale gdzieś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie. Trzymajcie się, po. Jo. Cześć.